Udało się jednak. I znowu nie wiem o co chodzi Michałowi. A powinieneś wiedzieć, bo przecież udało nam się automatycznie bez naszego udziału wypuścić poprzedni odcinek. No tak. A byłeś tak zawalony robotą, że nie zauważyłeś, a ja no. byłem na wakacjach. A ja przegapiłem jeden Iwan odcinek tak. chciałem się przy, po, pochwalić. To miał być temat na koniec. <gülme> Rz <Pfle>: Premenda na koniec. Dobrze, proszę Państwa, udało się wypuścić odcinek 123. Dzisiaj jest odcinek 124, i dzisiaj rozmawiamy o tym, co o tej porze roku świetnie widać, czyli o zieleni. Inne, ale trochę innej. A innej, tak, bo o zieleni już nieraz rozmawialiśmy, ale dzisiaj mówimy o tej ści. zieleni najbliżej nas. Którą mordujemy, jak wyjeżdżamy na wakacje. Chyba, że mamy dobrych sąsiadów. A no właśnie. Ej, to ładnie Pani mi przedstawiłeś, to teraz przedstaw Panią. Dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy o roślinkach domowych i w tym temacie najbardziej kompetentną osobą w Poznaniu jest Kama Chwil, która jest ratowniczką domowych roślin. No i teraz się zaczyna, bo wszyscy myślą, że to taki, taki letni temat. Pogodowy. A, to, a będzie krew pod łzy będą po prostu. No trochę pa tak jest, ale to nie nasze, tylko roślinne. I susza i yy, yy, przeschnięte, zgnite inne takie dobra, rośliny. Dobra, dobra, no tak? już, już nie brzmimy. I paprotka po babci umierająca Bogodowie też będzie? To roślinne. Ja Kama się rozkręcam. widzę właśnie, więc trochę uspokój e, emocje. E, posłuchajmy rozmowy. Kama Chwil, e, ratowniczka domowych roślin, założycielka lecznicy Czarna Ziemia z Jeżyc. Posłuchaj, zaraz wrócimy do tematu. Myślisz naprawdę, że każdy może mieć w domu rośliny? Pewnie, że tak. tak? Ja wierzę w ludzi, no. No i wiesz, są no tacy, którzy mówią, że wszystko im zdycha. No, bo może nie poświęcili wystarczającej ilości czasu, żeby zdobyć wiedzę na temat tych roślin. Czyli jednak trzeba coś wiedzieć, żeby mieć roślinę. Trzeba wiedzieć, albo trzeba mieć po prostu fuksa i mieć wyczucie, być dobrym obserwatorem. No tak, i sama obserwacja wystarczy, że patrzę, roślinka tam coś się dzieje, brązowieje i, i co ja mam zrobić? <śmiech> <śmiech> Wezwać no. ciebie, no to wiem, no to jest pierwsza opcja. Można zapytać kogoś innego, babcie mamę na przykład. Często jest tak, że to te kobiety jakoś pielęgnują rośliny w domach. E, Obserwuję to cały czas, że jednak, e, jednak to jest jakaś nasza domena. E, natomiast można też po prostu spytać wujka Google. Okay. E, chociaż to może być też trudna droga, bo informacji w internecie jest bardzo dużo i dużo też błędnych, ale myślę, że to już wszyscy chyba wiemy, posługując się po prostu wyszukiwarką, że trzeba być uważnym na to, bo, bo różne tam Bzdury nam podpowiada ten internet. Znaczy, czy się, może dorasta po prostu? I na początku to się ich nie podlewa, a potem z wiekiem coraz więcej wody się leje. <laughs> to zależy. Myślę, że, że mm, raczej taki sukces w pielęgnacji domowych roślin y, jest skorelowany z charakterem albo z albo ze stylem życia po prostu, niż z wiekiem. Raczej tak bym powiedziała. I tak samo to słynne gadanie do roślin. Często jestem pytana o to, czy faktycznie warto rozmawiać z roślinami, czy one to słyszą, czują i co ja o tym myślę. Więc... Myślę, że na takim poziomie faktycznie realnym to, to nie ma jakiegoś wpływu. Natomiast samo to, że my w ogóle zwracamy uwagę, mamy uważność na te rośliny, które są wokół nas, że gadając do nich patrzymy właśnie, czy nie mają jakichś brązowych liści, czy nie są zwiętnięte, czy coś tam po nich nie chodzi, czy nie mają jakichś plam nowych na liściach. No samo to sprawia i, i powoduje, że, że zwracamy faktycznie na nie uwagę i zaczynamy o nie dbać bardziej. Czyli nie trzeba mówić, ale wystarczy obserwować. Tak uważam. Ale no, to, to jest jakieś pytanie też z poziomu trochę metafizycznego chyba. Czy rośliny słyszą i czują. O, a może reagują jakoś tam na to mm. jednak. Badań naukowych na to nie ma. Okay. Odpowiem tak. Czyli nie ma takich, którzy się nie nadają do hodowania roślin. Myślę, że nie, jeżeli są otwarci na wiedzę. Aha, czyli wracamy do punktu wyjścia. No tak, no, no jednak trzeba wiedzieć. trzeba wiedzieć. Trzeba trzeba prowadzić pewne zachowania. W Swojej w swoim takiej codzienności po prostu. Zapytam w drugą stronę, czy coś takiego, jak ręka doroślin istnieje, czy to też jest po prostu tylko wiedza? Myślę, że tak, ale. Ja sobie to porównuję trochę do gotowania, że, że są ludzie, którzy potrafią gotować i są tacy, którzy nie potrafią. I jednym to po prostu jakoś przychodzi łatwo w ogóle, że bez namysłu potrafią połączyć składniki, nie mając żadnego przepisu, no nie? Że nie uczyli się tego, nie chodzili do żadnej szkoły, nie widzieli przepisu, a samo im to przychodzi do głowy, nie? Że jak jajecznica to na maśle i że cebulkę to trzeba zeszklić delikatnie i tak dalej. I z roślinami chyba jest podobnie, że, że są osoby, które faktycznie mają jakiś dryk i taką intuicję. Czyli jest ręka do jego Myślę, że tak. Natomiast yy, nie, wiem, nie wiem, z czego wynika ta ręka. To mnie ciekawi cały czas. No, tak sama powiedziałaś, że to może z tego, że niektórzy po prostu mają to w sobie. Tak samo jak na przykład niektórzy mają w sobie to, że biorą instrument do ręki i, i grają po prostu, a niektórzy w życiu się nie uczą. To prawda. Chociaż może też to wynika z jakiejś właśnie tego, że. W tym domu te rośliny były obecne, że jako dzieci obserwowaliśmy naszych rodziców, na przykład, nie? którzy pielęgnowali rośliny. Taką mam też hipotezę. A jest coś takiego, że w niektórych mieszkaniach rośliny lepiej rosną, w niektórych nie? Oj, tak. No, kwestia miejsca, mieszkania to, to jest duży temat w ogóle, ponieważ od początku światło jest najważniejszym czynnikiem w uprawie roślin domowych. No nie? Pamiętamy wszyscy hasło fotosynteza z podstawówki, nawet jeśli nie wiemy, na czym ono polega. No to... No to znaczy, byliśmy w szkole, nie wszyscy <laughs> pamiętają okay. tę lekcję. Ale samo hasło fotosynteza, no dobrze, myślę, że no tak, nie, że by było coś takiego. Zgadzamy no się, że jedna fotosynteza coś tam powinna każdemu powiedzieć. Tak. No i jest to faktycznie proces, który zachodzi w każdej roślinie. Jest to najważniejszy proces, jaki zachodzi w roślinach, i do jego udziału jest potrzebne światło. To jest niepodważalne, więc idąc dalej. Jeżeli mamy mieszkania, w którym tego światła brakuje, albo mamy gatunki, które wymagają większego, większej ilości promieni słonecznych niż jesteśmy w stanie zapewnić w danym mieszkaniu, no to, to faktycznie się może się nie udać. nie, Może być ciężko, albo możemy... Znaczy wtedy nie będziemy mieć tych roślin, które chcemy mieć, tylko te, które możemy tak. mieć. Tak, 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 tak. No, często jest tak, że właśnie ktoś nie, nie zdobędzie tej wiedzy, się nie zainteresuje, y, które rośliny mogłyby potencjalnie wytrzymać u, jego, u niego w mieszkaniu o słabym właśnie naświetleniu. No i próbuje z gatunkami, które są wyjątkowo światłolubne i się zniechęca, bo ciągle mu nie wychodzi. A, a może po prostu wypadałoby się dowiedzieć i zmienić y, dobór gatunkowy. Ale czy, czy tak w ogóle. Jakieś mieszkanie jest skazane na porażkę. No, właśnie takie, w którym nie ma światła słonecznego w ogóle. Chyba, że doświetlamy sztucznie. E, wiadomo. To, to że może, z... może wzbudzić podejrzenie sąsiadów. Może. I służb. I służb. E, może, może tak się zdarzyć. Mm to myślę to, bo, bo raczej nie żyjemy też w mieszkaniach, które byłyby za ciepłe albo za zimne. Jakieś tam, wiesz, żyły wodne kiedyś to było takie magiczne słowo, że tutaj w tym mieszkaniu się lepiej żyje, a w tym gorzej. Nie jestem specjalistką od radiostezji. Nie jesteś specjalistką nie nie, nie, nie interesowałam się tym, szczerze mówiąc. Nie wiem. Ty masz to coś w sobie? Tą, tą, tą zdolność utrzymywania roślin przy życiu? No myślę, że mam. Ja to raczej mówię tak, że, że ja rozumiem rośliny po prostu. Czy są w takim razie uniwersalne zasady dotyczące roślin? Takie wiesz, na no zasadzie, okej, okay, widzę roślinę i wiem co jej jest. Tak, jest trochę uniwersalnych zasad, ale też widzę, że już te dwa lata pracy właśnie z roślinami, z klientami w ich domach, obserwacji, sprawiają, że mi jakieś hipotezy już przychodzą same do głowy. Nie? Że jak już widziałam. Wiem, co tu się wydarzyło. Tak, no widzę, że jakby 8 na 10 monster, które ktoś mi tam wysyła, czy przynosi, jest na przykład z wciornastkiem. No to często już mam tak, że ktoś mi mówi, Monstera mi umiera. Myślę sobie, Monstera to jest jedna z bardziej wytrzymałych roślin. Trzeba bar... się postarać. I tak, albo zabić. trzeba się postarać, albo trzeba właśnie jakiegoś szkodnika sobie tam na niej uhodować, nie? bo, bo ona i jest tolerancyjna co do światła, i co do podłoża, i znosi jakieś tam nadmierne podlewanie i przesuszenie, więc jak coś się dzieje, no to od razu już mi się zapala lampka, co to, to może być, nie? A zdarzają Ci się takie rośliny, których nie znasz rzeczywiście i klienci Cię proszą, żeby się uzdrowiła? A pewnie. Y w ogóle rynek w ogóle jakby roślin jest bardzo, bardzo dużo. Nie, nie powiem teraz z głowy w sumie, ile ile taksonów w ogóle. Z, no ja też nie wszystkie mamy w domach, tak? Bo są nie takie wszystkie domowe mamy w domach. Rośliny. To jest w ogóle też ciekawy temat, że e, spotykam się z tym, że jak ktoś e, się dowiaduje, że ja się zajmuję roślinami, to przyjmuję od razu, że jestem specjalistką zarówno od roślin ogrodowych, dzikich, ziół, e, wodnych, e, sadowniczych, tak. Kukurydza nie no, no i potrafi mi właśnie zapytać, a jak przyciąć jabłonkę? <grych> ja co prawda miałam semestr sadownictwa na studiach, ale no, no, nie, nie praktykowałam nigdy, więc e, nie jestem specjalistką od przycinania jabłonek. Natomiast to są rzeczywiście osobne dziedziny wiedzy. Te rośliny dzikie, te rośliny uprawne i te rośliny domowe to są naprawdę bardzo szerokie działy. One mają w sobie masę gatunków, które mają totalnie inne wymagania, pochodzą z absolutnie różnych zakątków świata, a my często próbujemy je w jednym pokoju albo na jednym parapecie uchnąć i uprawiać w taki sam sposób. Nie w tym samym podłożu, dając im tyle samo wody i oczekując, że będzie taki sam efekt. Nie da się tak. Nie da się tak. No. Trzeba czytać. Trzeba czytać, trzeba się dowiadywać, No. Tak kupować rośliny. Jest kilka patentów, z którymi się mogę podzielić, poza Dalej. oczywistymi. Oczywiste, czyli cena, tak? No. Oczywiste, czyli cena, oczywiste też, czyli miejsce. No, takie pewnie najbardziej popularne miejsca, gdzie można kupić rośliny. No to są sklepy budowlane, które mają jakiś tam dział z roślinami. Um, teraz dyskonty też bardzo poszły w, w rośliny domowe. No, tam te roślinki czasami są takie już zdechłe. Są często smutne, to prawda. Zaraz może... ci ludzie w sklepach niespecjalnie się nimi chyba opiekują. No, ja się im też nie dziwię. Patrząc nie? na to, jak oni są zajęci, że nie mają czasu to na kasę fakt. usiąść, to, to, to w ogóle się nie dziwię. Um, są centra ogrodnicze, są kwiaciarnie, są specjalne sklepy, które zajmują się tylko sprzedażą roślin doniczkowych. Um, w większych miastach. W no dobra, no to wiesz, gdzie kupić, to pewno wszyscy wiemy, ale jak kupić taką roślinę, wiesz, która u nas przetrwa? Właśnie myślę, że to jest istotne gdzie. W sensie, hmm, chyba warto, żebym opowiedziała, z czym, z jakimi ryzykami wiąże się kupo kupowanie roślin w danych miejscach. Bo polskich producentów roślin w ogóle jest bardzo niewiele. To jest jakiś tam malutki procent rynku, wszystko to, co, co mamy dostępne, to jest właściwie import. Hmm, głównie z Holandii. No więc, czy kupujemy? bardzo drogim ekskluzywnym jakimś sklepie, salonie, kwiaciarni, czy w dyskoncie dosłownie, to do rośliny przyjeżdżają zazwyczaj z Holandii, z, Karki, z Niemiec. Lotowni. Tak. Prawdopodobnie od tego samego producenta, czy tam jakiegoś innego. No więc istotne jest to, co się dzieje potem. Czyli... No bo jeszcze raz do przerwę. One przecież przyjeżdżają z idealnych warunków. Tak. Takich, które producent stworzył, perfekcyjnych. I one trafiają do, po pierwsze teraz do tego sklepu, w których nie mają perfekcyjnych warunków, a potem do nas. Dokładnie. A poza tym... Polemizowałabym, czy te warunki są zupełnie perfekcyjne dla ich takiego długoletniego wzrostu. One są perfekcyjne po to, żeby urosły jak najszybciej, jak największe, i żeby jak najszybciej je sprzedać i żeby zrobić miejsce na nowe. Więc one często są takie po prostu napompowane nawozami, mają y, dużo lepsze warunki niż w naturalnym środowisku. Nie? To nawet nie są warunki, które miałyby imitować ich są normalny, lepszy, naturalny wzrost, tylko są, są po prostu za dobre, za mocne. Więc przeniesienie jakby nowej roślin do domu zawsze się wiąże właśnie z jakimś ryzykiem z tego Powodu. No więc, nawet jeżeli one przyjeżdżają z tych, z tych warunków, właśnie szklarniowych, no to jest istotne. Ile jakby podróżowały, gdzie potem stały, jak przyjechały, czy na przykład stały sobie na magazynie i przez dwa tygodnie, zanim ktoś się postawił na sklep. No i potem co się dzieje właśnie, kiedy są już wyeksponowane, czy stoją w dobrym miejscu, czy mają dostęp światła, co w ogóle nie jest oczywiste, bo w marketach budowlanych często nie ma okien. tak nie ma okien. i nad tymi roślinami na przykład jest powieszona taka jedna lampka ze żarówką doświetlającą, ale te rośliny są po prostu ściśnięte na jednej palecie, także tam właściwie niewiele mogą skorzystać z tego. Światła, no, czy tam w jakiś dyskontach, Biedronkach, Lidlach, też często gdzieś tam one stoją sobie w rogu i nie mają dostępu do tego światła. No i potem jak są pielęgnowane, nie też. Yy... Pracownicy nie zawsze mają czas, nie mają wiedzy. Często to rośliny po prostu. Tak, wszystkie są zalane z góry na dół. Um, także jak kupować? Odpowiadając na to pytanie, jak najbardziej w tych wszystkich miejscach można kupić dobrą roślinę, ale trzeba zwrócić uwagę na to, właśnie, czy nie pojawiły się jakieś skutki tego złego przechowywania czy transportu. Czyli oglądamy bardzo dokładnie liście, czy tam nic po nich nie łazi, czy nie ma jakichś pajęczynek, czy nie fruwają muszki, czyli ziemiurki. Też bardzo popularny szkodnik. W ogóle większość szkodników my sobie przynajmniej Wnosimy z nowymi roślinami do domu. Niestety nie wszystko da się wyłapać, bo one czasem się wylęgają dopiero po jakimś czasie. E, czy roślina nie jest przelana, to chyba jest taki w ogóle najważniejszy aspekt, bo przelanie jest trudno zatrzymać, trudno jest odwrócić e, jego przebieg. Więc jeżeli widzimy, że roślina po prostu stoi w wodzie, jeśli ziemia przypomina błoto, to naprawdę lepiej sobie darujmy. Jakby już... Mimo że z Mimo że kosztuje 10 zł. No chyba, że faktycznie zaraz ją przesadzimy od razu, wymienimy jej podłoże, będziemy mieli czas, żeby się jakoś nią zająć. Albo no, no wtedy to po prostu ryzykujemy. No. E, I tak samo jakieś żółte liście, brązowe plamy, czyli jakieś już choroby grzybowe, jak wchodzą, e, no to też warto być na to uważnym w momencie zakupu. nie? Bo czyli ty... nie brać takich roślin, bo jeszcze możemy zrobić krzywdę naszym roślinom. Tak, szkodniki się roznoszą jak najbardziej, choroby grzybowe też. Hmm, także no nie ma co, nie? nie? ma co. Przesadzać te rośliny, jak się przyniesie do domu? Absolutnie. Polecam serdecznie. Zawsze. Zawsze. Nawet jeżeli jest zima. To i tak lepiej jest wymienić to podłoże, właśnie tak zwane produkcyjne, bo to podłoże produkcyjne świetnie się sprawdza właśnie w szklarni, w warunkach szklarniowych, gdzie jest bardzo ciepło, bardzo wilgotno i rośliny są doświetlane i to podłoże właściwie jest cały czas wilgotne, a roślina jest w stanie po prostu przepompować przez siebie całą wodę, która jest dostarczana. No w naszych warunkach domowych to jest niemożliwe i ta, ta woda często zalega, powodując na przykład częściowe gnicie korzeni z jakiejś jednej strony tylko, zwinne jest suche. Ja zawsze mówię, że że po prostu przesadzeniem sobie ułatwiasz. Ułatwiasz sobie pielęgnację i zapobiegasz temu właśnie, że popełnisz jakiś błąd. Zwiększasz Ach, sobie sz szanse. Trzeba sprawdzić oczywiście, jak to przesadzić, tak? Bo każdy roślina na pewno też ma trochę inne wymagania. Przesadzenie nie jest aż takie trudne, powiedziałabym. jeżeli nie wiemy, jak się za to zabrać, to najlepiej... E... Odpalić YouTube'a? No tak, ale, no, odpalić YouTube'a. Jak najbardziej. Jest dużo kanałów, które faktycznie to pokazują. E, ale opruszyć po prostu co się da, oprószyć rękami delikatnie, e, i włożyć do świeżej doniczki czystej i nasypać odpowiedniego podłoża, najlepiej dostosowanego do gatunku rośliny. Czyli czytamy. Tak. Słuchaj, a da się w ogóle w domu sprawić, żeby nie umierały nam te, wiesz, bazylie i inne roślinki ziołowe, które przynosimy z marketów. Trudne to jest i znowu z tego samego powodu, dla którego wcześniej mówiłam o tej produkcji roślinnej, że te zioła są produkowane po prostu w tak przyspieszony sposób. mają ładnie wyglądać w sklepie. Mają jak najszybciej urosnąć przede wszystkim i zrobić miejsce na nowe. Nikt tam nie będzie po prostu. I zdechnąć u nas w kuchni. Tak, tak. Mają być wykorzystane. Nikt, nikt się nie nastawia, że to ma być jakiś wieloletni gatunek, który będzie po prostu. No, my na się nastawiamy. My się nastawiamy, oczywiście. Ale naprawdę wystarczy porównać sobie, jechać do sklepu ogrodniczego czy centrum ogrodniczego i na dziale ogród kupić sobie zioła, albo chociaż pójść zobaczyć, jak one wyglądają. Tam bazylia, pietruszka, tymianek, kolendra mają zupełnie inny kolor i liści. Ta zieleń się różni między sobą, ich grubość, ich faktura, ich wysokość, a te w markecie wszystkie są właściwie w jednym kolorze takie bardzo cieniutkie, delikatne, jasnozielone co oznacza, że po prostu miały bardzo przyspieszony wzrost. Czy nie da się z nimi nic zrobić? Tak naprawdę można, na można sobie zwiększyć szanse przez. Można. Tak, można spróbować czasem się przedłuża tym faktycznie yy, ich życie. Yy, na pewno do większej doniczki. To, to z pewnością, bo one są bardzo ciasno posadzone. Jest za dużo tych sadzonek, to, to, to na pewno. Ale też wiem, że tak obserwuję, że, że mało ludzi wie o tym, na przykład, że zioła powinno się ścinać, a nie na przykład obrywać pojedyncze listki. Bo takie ścinanie na przykład bazylii czy mięty powoduje, że pod miejscem cięcia ta łodyga się rozgałęzia i wyrastają dwie. Więc... Ja obrywałem zawsze listki, czyli źle robiłem. No źle, no okay. Też skracałe skracałeś sobie właśnie. Życie. Tak, życie Roślina. tej roślinie. No. Czy co, obcinamy od góry? Obcinamy e, tak naprawdę, im niżej nawet, tym lepiej, bo mówię, pod miejscem cięcia wyrosną dwie nowe gałązki. Więc lepiej sobie na przykład obciąć jedną długą gałązkę mięty, wrzucić sobie do szklanki, i dać czas, żeby wyrosły te dwie, niż przycinać niż tam tak. Czy przycinać czubki, nie? Słuchaj, a wybierając rośliny, nie, zakładamy, że nie mamy w ogóle takiej rośliny w domu żadnej. To pewnie jakieś takie by trzeba wybrać te najbardziej odporne, co? Myślę, że tak. <laughs> Na początek, oczywiście. Myślę, że tak, nie. No. Myślę, że można wyodrębnić jakąś taką grupę roślin dobrą dla początkujących. Faktycznie są takie gatunki, które znoszą różne zaniedbania, czy jakąś nadmierną tam pielęgnację, bo też to do za dużo gadania, za dużo wody przede wszystkim. To, to, to ja mówię zawsze i w ogóle to jak mantra na każdym właściwie spotkaniu, na każdej wizycie, że przelanie jest gorsze od przesuszenia. Przelewamy Ale przelewanie, masowo. tak, najczęściej jest powodem problemów i mojej obecności w domach, że, że to po prostu chcemy za dobrze. Chcemy nie? dobrze. Tak. I nie mamy tego wyczucia, ile tej wody. Nie bierzemy pod uwagę tego, że pory roku się zmieniają, że roślina latem potrzebuje więcej, zimą mniej. Także teraz jeszcze jest trochę spokój, bo faktycznie jest ciepło. To można lać. Tak, ale październik, listopad, zaczynają się telefony, że yy, brązowe liście, wszystko zgniłe i czemu tak? A jest jakaś taka uniwersalna zasada mówiąca o tym, jak często się podle, podlewa rośliny, czy to też wszystko znowu zależy od gatunku? Niestety nie ma i nie wiem, dlaczego miałaby być w sumie, bo bo te rośliny są z różnych miejsc świata. Są z różnych miejsc świata, w ogóle są żywymi organizmami, na które oddziałuje też środowisko, więc to wszystko zależy od tego, jak jest ciepło, ile promieni słonecznych pada na taką roślinę, w jakim jest podłożu, czy to podłoże właśnie szybko przesycha, czy nie, czy przytrzymuje wilgoć. Są gatunki, na przykład strelicja, do której do podłoża dodaje glinę, po to, żeby dłużej trzymało wilgoć, a są takie, które właśnie na przykład mają piasek, perlit, żeby ta woda szybko odpływała, bo preferują takie, środowisko glebowe. Pojemnik ma znaczenie. Inaczej odparowuje woda z terrakotowej, surowej donicy, takiej glinianej. Inaczej z plastiku. Wilgotność powietrza. Jeżeli mamy bardzo wilgotno w mieszkaniu, to też ta para wodna nie będzie tak uciekać, nie? No i sam gatunek i jego wymagania, wielkość liści nawet. Nawet kwestie osobnicze po prostu, nie? Że mamy monsterę, która jest Babcia wielka. podlewa co tydzień, a ja muszę podlewać co dwa tygodnie. Może tak być. No, Czy jednak chyba ci nie, nie, nie zawsze warto słuchać? No Myślę, że może mieć jakieś rady, które są słuszne. No Nie, no oczywiście. A, ale, nie ale, ale, ale nie zawsze. Natomiast myślę, że gdybym miała już tak się zbliżyć do czegoś takiego uniwersalnego, co każdy mógłby zastosować, to ja zawsze polecam, żeby po prostu sprawdzać wilgotność gleby. Po prostu wsadzić palec do ziemi. Głęboko. Jak no i głębie się da. I jeżeli tam jest mokro, Raczej nie uprawiamy w domu roślin bagiennych, żadnych z takich terenów podmokłych. No, papirus jest takim wyjątkiem, roślinowa roślinowadożerny, ale to właściwie tyle. E, reszta roślin nie wymaga wiecznie mokrego podłoża. Przeżyją nie? bez podlewania Tak, nawet dobrze im to zrobi. Nie? One też w naturze są narażone na to, że na okresy suszy po prostu. E, wiadomo, deszcz nie pada codziennie, nie? czy co tydzień jak w zegarku. No, dobrymi y, chęciami piekłe zebrukowane dokładnie w tym, w tym wypadku tak samo no. Dobrze Wiemy, że przelewamy yy, yy, i to jest nasz główny grzech co jeszcze robimy rośliną? Złego Ustawiamy w zbyt ciemnych miejscach na pewno. Yy, ja to też rozumiem, bo ja też yy, w każdym swoim mieszkaniu próbowałam te rośliny zawsze mieć ich jak najwięcej i, i testowałam to. No, natomiast... Yy, no szczególnie na przykład w kamienicach, w Poznaniu mamy dużo kamienic i te mieszkania, e, te, są też pokoje, które są jakoś tam podzielone dziwacznie, albo bardzo długie są te pomieszczenia i to światło po prostu nie dochodzi do tych tylnych części, że tak naprawdę nie dochodzi, że tam jest po prostu ciemno, nie? albo mamy to na jakiejś półce, gdzie tam z góry, z dołu właściwie coś zasłania. Mm, albo też bardzo takie miejsce, które wydaje się być tak, takie miejsce pułapka. Czyli na przykład mamy ścianę z oknami i przy tej ścianie stawiamy roślinę, na przykład w narożniku, nie? I ktoś mi mówi, no ale przecież ona stoi przy oknie. Ja mówię, no tak, tylko że okno jest na tej samej ścianie, przy której stoi ta roślina, nie? To światło nie zawraca, ono wpada na wprost. Ale jest do bok. <laughs> I, I ta roślina tam się tam wygina po prostu tymi liśćmi w stronę tego okna, próbuje tam coś z tego światła y, uszczknąć. I krzywo rośnie przez to. I krzywo rośnie, <grystanie> tak. A on, można obracać on to właśnie jest coś takiego, co roślina dobrze znosi? Raczej tak. Większość roślin dobrze znosi, chociaż to też jest taka internetowa legenda, że nie wolno. Ale tak, nawet mi nie przychodzi do głowy gatunek, który jakoś by się miał szczególnie obrazić na, na takie obracanie. Czyli takie miejsce, w którym światło jest z jednej strony jest ok. gdy obracamy roślinę tam nie wiem raz na jakiś czas o, o 180 stopni? Może być o 180 stopni. Natomiast też są takie rośliny, które na przykład dobrze rosną, nieobracane. Na przykład wszelkie pnącze. Jeżeli mamy przy ścianie naprzeciwko okna jakieś pnącze, które prowadzimy sobie na paliku, wszystkie te liście odwracają nam się w stronę światła, to może tak sobie stać powieki i to będzie bardzo dobrze wyglądało. Ja mam monstery, które rosną właśnie w takim miejscu, że tak bardzo się skupiły na oknie mhm. ostatnimi czasy, i wszystkie próbują tego światła jak najwięcej wyciągnąć, więc muszę je odwrócić. Możesz je odwrócić albo znaleźć im jakieś takie miejsce, gdzie miejsce. mogą stać. <laughs> A yeah. obcinać im te wąsy, takie, które wychodzą z nich? Te wąsy to są korzenie powietrzne. No e... Bo one są mnie takie długie, że zaraz już nie będę miał, wiesz, miejsca. E... Od razu odpowiem, możesz je obciąć, okay. bez strachu. Ale ja też zawsze mówię, że w ogóle Monstera została świetnie nazwana, że ona naprawdę Trochę się tak Jest zachowuje, monsterą. tak, jak potwór, nie? I te korzenie powietrzne w naturze służą raz, że do wymiany gazowej, a dwa, że do... bo stres pnączem w ogóle. Więc ona sobie szuka jakieś podpory. No i w naturze, jeżeli właśnie wspina się po jakimś starym, wielkim drzewie, no to jest w stanie się tymi korzeniami tam zakorzenić, przyczepić, po to, żeby się wspinać po prostu po światło. Natomiast te korzenie też mają taką właściwość, bo to są rzeczywiście korzenie, że jeżeli one trafią na podłoże typu gleba. One nie trafią. Mogą trafić. Bo to musiały ze trzy piętra zejść. Ale no, to może być podłoże w doniczce przecież. A, okej. Okay. Nie? Jeżeli trafią na podłoże, to one się tam po prostu rozgałęziają i stanowią dodatkowy system korzeniowy, którym też roślina sobie pobiera wodę i składniki odżywcze z gleby. Więc takie korzenie albo możesz sobie obciąć blisko pędu, ona sobie wypuści nowe, jak będzie potrzebowała. To jest, to jest potwór. A jak wypuszcza dużo, to znaczy, że potrzebuje? Znaczy, że może brakuje jej podparcia na przykład. Aha. Ma palik? Nie. No. Dobrze. Okay, e, ja ci to... nie będę pytać o moich roślinach, bo wiesz, co tu się wydarzy teraz, nie? E, słuchaj, konsultacje będę są płatne. Będę się źle czuł. Konsultacje są płatne. Konsultacje są no płatne. Oczywiście, nie, nie, nie. Nie no, żarty, żarty, ale to jest, to jest istotne właściwie, bo dużo osób mnie pyta o te korzenie. E, można je też obcinać albo, właśnie w, albo wciskać je do doniczki. Albo sobie na przykład je trochę przeciąć, jeśli już tam się kłębią, albo właśnie zawijać na powierzchni gleby. Yy, Ale można go je tam nakierować. to im nie zrobię. Nie zrobisz, absolutnie. Są też takie, widziałam rolki na TikToku, że ludzie te korzenie powietrzne wkładają sobie na przykład do słoika z wodą, który stoi obok doniczki. No i to właściwie jest to samo, czyli... Yy, tam one też się rozgałęziają, też pobierają wodę dzięki temu. No, ale ja nie jestem. Znaczy dla mnie w ogóle roślina też musi pełnić jakąś funkcję dekoracyjną, i ja też nic nie, nie lubię. <laughs> nie. Dobrze, też patrzę cię z przerażeniem, teraz wyobrażam sobie słoiki stojące No <laughs> i taka funkcjonalność dla mnie też jest ważna generalnie w życiu i ergonomia. Jakbym miała po prostu jeszcze podnosić słoiki, gdy odkurzam. Już że wiesz, w rolkach na TikToku zobaczysz wszystko już. No, <śmiech> no. no. Nie także te korzenie tak, dajcie było. sobie spokój, tak. Ze słoikami włóżcie je do ziemi, będzie to samo. Dobrze, to jeszcze druga rzecz, mszyce. Mszyce to jeden z najłatwiejszych szkodników do zwalczenia. O! Mm, czyli bo masz... ja za jakiś czas sadzę sobie papryczki i, i za każdym razem tamte mszyce po prostu robią sobie imprezę na nich. W mieszkaniu? Czy tak. Na... O! No, mszyce to, mszyce to jest w ogóle taki szkodnik sezonowy, no nie? bo on nam wlatuje z powietrza y, przez okna, z ogrodu, z, z dworu po prostu. Z takich łagodniejszych sposobów, no to ręczne po prostu zmycie tego. Realnie fizycznie po prostu się pozbywamy. Można sobie zrobić oprysk z czosnku. O, um, to fajne. Tak, czosnek akurat na mszyce dosyć działa. Trochę śmierdzi, ale, ale o, działa. A czosnek wiesz. Wampiry jeszcze tu nie będą się zbliżać. No, obrys z tytoniu jest skuteczny, ale mm, no, jeżeli to są jadalne papryczki, to nie polecam sobie tam Cziostek petów wystarczy. rozmagać. A, to w ten sposób? No. Tak. Rozmoczyć peta i spryskać? Tak, tak. No bo nikotyna, nikotyna ma takie działanie owadobójcze. I są nawet preparaty na rynku chemiczne, normalnie takie insektycydy, które są oparte o związki takie nikotyny. No, jest dużo Bardzo skuteczne. W papierosie. Mhm. To wszystko zabija robaki i zabija Zabija ludzi, ludzi, okay, ludzi i robaki zabija. też, tak. Dobrze. Słuchaj, e, Ziemia. Jeżeli już przesadzamy. A okej. Okay. Taka marketowa jest OK? Czy, czy to też poszukać lepiej jakiejś innej? No ja tutaj jestem. Y, może nie do końca obiektywna, ale tak naprawdę to Czarna Ziemia. Y, czyli właśnie moja pracownia wzięła też między innymi nazwę stąd, że. Um, ja nie chciałam kupować już ziemi w markecie dla swoich roślin. Zawsze miałam dżunglę w domu, i w momencie, w którym zrozumiałam, że żeby sobie przesadzić w domu filodendrona czy monsterę, to ja kupuję ziemię, która zawiera torf, a torf jest naszym zasobem naturalnym i gdzieś jakieś torfowisko jest osuszone i przyjeżdża tam koparka i ten torf zabiera, a ja te torfowiska tak kocham i tak uwielbiam na nie jeździć i one mi się tak podobają. No, no nie podobało mi się to, nie? jak zrozumiałam po prostu ten ciąg przyczynowo-skutkowy. I zaczęłam testować różne zamienniki. Hmm. Bo ta ziemia, którą kupujemy w markecie z torfem? W 90% tak. Pojawiają się teraz już takie ziemie beztorfowe, pojedynczy producenci wprowadzają na rynek, natomiast to jeszcze nie jest jakiś tam standard. Nie? Można trafić, ale z to tego mało. Dlaczego był dodawany? Torf jest tani, jest lekki. Przede wszystkim myślę, że dlatego, że jest lekki po prostu nie? i nie wymaga żadnej obróbki. Po prostu się go wykopuje i pakuje w worki, ewentualnie mieli, jeśli jest jakiś gruby. Więc, więc jest to taka rzecz, która generalnie też się sprawdza do, do uprawy roślin. Natomiast taki czysty torf no to raczej właśnie w szklarni, bo on też nie ma za dużo składników i przy wysuszeniu on się zbija w taki korek. Um, także nie, nie jest jakiś, taki szczególnie korzystny w uprawie domowej, no ale do, do, do takich podłoży sklepowych, no to tam są dorzucane różne rzeczy. Um, no więc ja zaczęłam sobie szukać alternatywy, no i okazało się, że w Poznaniu jest biokompostownia, gdzie z naszych śmieci bio powstaje biokompost i też tam z odpadów zielonych z miasta. No i ten biokompost można sobie normalnie tam pojechać i kupić. Trzeba, co prawda, tam się odpowiednio Wybrać. ubrać, tak, Aha, przygotować, okay. no bo on tam sobie leży na kupie, więc trzeba sobie po prostu tam szpadelkiem go załadować. Jest bardzo tani. Ma niestety. I to trochę... funkcjonuje jako normalne podłoże? To funkcjonuje jako dodatek, do, jako dodatek ziemi. do podłoży. Tak, tak. Tak jest oficjalnie opisany. Natomiast ma pozytywną opinię Instytutu Rolnictwa w Skierniewicach nawet do uprawy warzyw. Więc jakoś tak ufam jego czystości. Pomimo tego, że jestem trochę śmieci, typu folii, takie kawałeczki folii na przykład, nie? Zdarzyło mi się szkło kilka razy. No, ale to jest efekt tego, jak po prostu segregujemy nie? i tego, że oni tam pewnie nie są w stanie po prostu wyselekcjonować tego. Ale generalnie tak, no jest świetny, w ogóle ma taki mega czarny kolor, jest taki ciężki. Widać, że w ogóle czarną ziemię to są te najbardziej zasobne gleby, prawda? Więc, więc ten taki ciemny kolor w ogóle podłoża daje nam znać, że, że ta ziemia jest właśnie taka bardzo zasobna, żyzna, żyzna dobra do uprawy. No i kompost, wiadomo, sam w sobie jest dobrym dodatkiem, nie? To też każdy działkowiec o tym wie. No dobra, czyli co? Kupujemy czarną ziemię i dodajemy kompost, i to jest ten nasz, ta nasza podstawa. Ja to robię tak, że kompost jest moją podstawą i do tego kupuję różne dodatki, dodaję w zależności od gatunku rośliny. Nie? Czyli do sukulentów na przykład, tam jest dużo piasku, po prostu zwykłego piasku, dużo perlitu, ja lubię też dodać keramzyt. Do monster filodendronów są kawałki różne drzewne, włókna drzewne, kora sosnowa. Takim popularnym dodatkiem też wśród rośliniarzy są różne elementy kokosowe. Ja też próbowałam to sobie zamienić na coś bardziej lokalnego i bardzo dobrze mi się sprawdza kora sosnowa, z tego względu też, że ona ma niskie pH. I przy podlewaniu kranówką to pH się podwyższa. Kompost też ma trochę wyższe pH, a kora to super wyrównuje. Robiłam sobie różne testy i faktycznie to się utrzymuje. Także ta kora sosnowa jest świetna. Kora sosnowa do kompostu? Ile tego kompostu procentowo? No, nie wiem. Jest 90. Z nie, ale to dobrze. No, do, <noise> <wiesz>, trochę możesz. <noise> nie no, trochę mogę, ale... Ale ja to połowa, czy... Mniej więcej połowa. połowa. No, znaczy zależy do jakiej rośliny. No na przykład do monstery e, takiego kompostu idzie no maksymalnie połowa. Okej. Okay. Połowa kompostu, tak. jeszcze dodatki, które są twoją tajemnicą, czyli przyprawy, przypraw, mieszanka no. przypraw. No w ogóle na przykład monstery, e, filodendrony sadzi się w takie podłoże, które wśród rośliniarzy nazywa się bigosem. Bo tam jest dużo takich dużych kawałków różnych rzeczy, właśnie kora, jakieś tam drzewne, y, keramzy duży, perlit, i to wszystko właściwie nie przypomina w ogóle ziemi, tylko jest taką mieszanką, mieszanką różne z rzeczy, różnych rzeczy no Vigos. Okej. Okay. I monstery to lubią? Monstery to lubią, no. Dobrze. Aczkolwiek monstery to akurat nie są jakieś super wymagające. No to już wiemy. ok wiemy. Okej, bo kupowanie to jedna rzecz, a rozmnażanie to druga rzecz. Możemy po prostu ukraść koleżance kawałek roślinki i przynieść sobie ją do domu? W większości tak. Przede Aha, wszystkim okay. pnącza. Łatwo tak podkreślić gdzieś. Zamię się tak łatwo rozmnaża. Sansewierie. Monstery też tylko trzeba mieć kawałek pędu. Sam liść nie wystarczy. Zresztą monstera też jest pnączem, tak jak już wspomniałam. No, najtrudniej się rozmnaża rośliny tak właśnie, gdyby się chciało tak urwać. To palmy. To z palmą tego nie zrobimy. Z draceny, czy z juki też by trzeba było obciąć kawałek pnia, więc Aha. to tak niezauważenie okay. może być trudne. No ale, ale przede wszystkim pnącza, to bardzo łatwo. Wszelkie choje, epipremnum, syndapsusy, Mówisz, Mówiasz o tych monsterach, które po prostu rosną i tutaj nie ma z nimi jakichś wielkich problemów. Jeszcze coś do kompletu możemy dołożyć z takich, wiesz, roślin dla opornych. Mm -hmm. Na pewno bym dołożyła z roślin pnących epipremnum złociste, czasem sprzedawane jeszcze jako scindapsus. To jest taka roślina właśnie pnąca zielone liście z żółtymi takimi ciapkami. też y, Pamiętam, że moja babcia jeszcze miała całą ścianę w tym, także taki, taki stary gatunek, ale naprawdę bardzo odporny i y, też nieszczególnie wrażliwy właśnie na y, niedostatek światła. Że jak ma tego światła za mało, to po prostu trochę wolniej rośnie, liście są trochę mniejsze, ale, ale daje radę. Jeden też z moich ulubionych to jest filodendron scandens. To też jest pnąca roślina, ale generalnie jak ktoś. Próbował na przykład z kalateą, z alokazją, z agleonemą i mu nie szło, to niech spróbuje z jakimś filodendronem. E, filodendrony też są różne i w ogóle chyba to jest najbogatsza w gatunki i odmiany grupa. Jest ich masa, absolutnie. Ja Któryś jestem... się musi udać. Któryś się musi udać. No jestem ciągle zaskoczona, że jest znowu jakiś nowy. Jakby co, co nie wejdę na jakąś stronę jakiegoś sklepu internetowego, to znowu się coś pojawia. Ciężko nadążyć w ogóle za tym rynkiem. E, ale z takich uniwersalnych zasad to bym powiedziała, że rośliny generalnie o całych zielonych liściach są łatwiejsze niż wszelkie pstrokaty, bo też tych pstrokatych zrobiłaś jakaś moda straszna na to. Więc są, są te monstery, są te wszystkie filodendrony, różne, różne takie właśnie ciapkowane, Te plamy nazywają się wariegacjami kiedyś, jeszcze nie, nie tak dawno, parę lat temu, taka monstera właśnie z białą wariegacją potrafiła kosztować kilka tysięcy. Duża? Naw nie. Mała? Taka malutka, no. Taka malutka. Ludzie sprzedawali tam jednego liścia właśnie jako taką sadzonkę za kilkaset złotych na przykład, nie? Dało się na tym zarobić pieniądze. No to prosta przecież, tak? Darwać listka Zrobić tak, dalej. to jest dosyć A, proste. Krótko trwała ta woda, podejrzewam, tak? Tak, tylko, I te ceny. tak tylko, tylko to się po prostu szybko skończyło, dyskonty jakby wyczuły nosem o co chodzi i można było już kupić teraz chyba za dwie stówki w biedronce te, te wariegaty, no tak które miały, no ale miały kilka liści i już były takie ładne, no? A powiedz, jak mamy zwierzęta, to na coś trzeba zwracać uwagę w domu? Kota przede wszystkim, bo pewnie pies Przede to mniej. wszystkim kotem. Z tego co wiem, to chyba nie słyszałam o psie, który gdzieś tam zerwa komuś roślinę. No przecież są Natomiast też różne. Są różne, ale ch chyba tak aż się nie interesują zjadaniem roślin. Chociaż no, obserwujmy swojego zwierzaka. Jeżeli faktycznie się interesuje tymi roślinami i ma ochotę e, potraktować je jak sałatę, to, to warto na pewno sprawdzić, jaką mamy roślinę w domu, jak się nazywa i czy jest szkodliwa dla, dla kota to bez problemu znajdziecie w internecie. Jest tego, jest tego naprawdę dużo stron, które to opisują, pokazują na zdjęciach. Większość roślin, które mamy w domu, jest niejadalna, no to, to nie jest, nie są warzywa. Nie? No to to, to są rośliny wiemy. ozdobne, więc, więc większość z nich niestety będzie niebezpieczna dla kotów. No? Obserwować. Obserwować, czy kogo to interesuje, i, i sprawdzić. No, na wszelki wypadek, albo przestawić taką roślinę gdzieś, nie, Cześć, Żeby nie miał zasięgu. Chociaż koty lubią skakać. Lubią. No dobrze. Słuchaj, a czym nawozić? I w ogóle nawozić? Nawozić pewnie, że nawozić. Sama ziemia wyjaławia się, tak? Tak. Po czasie te składniki, które zawarte są nawet w kompoście, po prostu um, są przez roślinę wykorzystane. Um, są też po prostu takie nawozy, które są zaprojektowane pod konkretne gatunki roślin. No i nawóz realnie przyspiesza wzrost po prostu, więc jeżeli nam zależy na tym, żeby liście były większe, żeby było ich więcej, żeby roślina rosła szybciej, no to wtedy nawozimy. Jeżeli nie, no to możemy to nawożenie potraktować tak bardziej po macoszemu i tam raz na jakiś czas coś kupić. I roślina sobie poradzi. I roślina sobie poradzi. Większość roślin zdecydowanie sobie poradzi. Właśnie jeśli mamy, nie mamy jakichś tam kolekcjonerskich, e, bardzo wymagających roślin, to one sobie poradzą. Mm. Natomiast jeśli chodzi o takie nawozy, w ogóle, bo. Też asortyment jest ogromny. Jest, no właśnie, no bo w tym sklepie i widziałem z 30 różnych nawozów do 30 różnych rodzajów roślin, więc no właśnie. nie wyobrażam sobie kupowania takiej liczby. I jak buty. ja patrzę na to, to sobie przypominam, że po prostu, no przecież żyjemy w kapitalizmie i dlaczego miało być inaczej. I niestety, no niestety, czy niestety, trzeba robić to, co po prostu z kosmetykami, czy z produktami spożywczymi, czyli czytać etykietę. Ale też Moja taka generalnie zalecenie jest takie, że przy takiej uprawie domowej, kiedy my, takiej amatorskiej, po prostu parapetowej, kiedy nie zależy nam na jakichś niewiadomo jakich efektach i osiągach, to warto, żebyśmy rozróżniali tylko dwa rodzaje nawozów. Te, które mają wspierać rozwój liści, czyli zazwyczaj one się nazywają do roślin zielonych albo coś takiego. I te, które mają wspierać rozwój kwiatów, jeżeli mamy jakieś kwitnące rośliny, czy tam zazwyczaj jakieś storczyki czy anturia. A resztę możemy olać. Absolutnie nie, nie potrzebujemy w domach nawozu do palmy, do kaktusa, do monstery, do bazylii. <noise> Naprawdę można to olać. A jak ktoś już jest właśnie bardziej taki dociekliwy, no to polecam czytać po prostu etykietę. I tam każdy nawóz składa się z trzech podstawowych składników. One powinny być napisane na etykiecie, jeżeli to jest nawóz mineralny czyli NPIK, azot, fosfor i potas. To są, Koniec. Tak, trzy, trzy makroskładniki i one mają największy wpływ na to, jak ta roślina będzie wyglądać. Warto, żeby były tam też mikroelementy, tak uzupełniająco po prostu. Natomiast NP IK, i patrzymy, jakie tam są wartości. Jeżeli one są jednoliczbowe, tam 3, 5, 7, to znaczy, że to jest taki delikatny nawóz, no nie taki rutino po prostu na grypę. No, można wziąć. nie? I widzisz za darmo wyciągnąłem od ciebie tutaj informacje. <grym> A takimi informacjami się dzielę, no, ale A, przepis okay. na moją ziemię to jest. To jest przepis. Czyli to jednak, przepis. to nie jest takie proste Tracułam jak MP na... i K. Nie, no to, to Czyli ty jest, masz to swoją szpicilne. ziemię, tak? Ja mam swoją ziemię, tak. Masz swoją ziemię, okay. Mam swoją ziemię, mam swoje mieszanki, no. I co, idziesz do klientów z tymi torbami z ziemią? i się Tak, dźwigam tam, te to, torby, to, to, tam, tak? no. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli z kimś się umawiam na przesadzanie, to wcześniej robimy taką wstępną wizytę. Proszę przysłać zdjęcia. Albo ja wpadam, bo często z tymi roślinami już się coś dzieje, więc lepiej też zrobić taką wizytę, która najpierw pozwoli zaleczyć jakieś choroby, albo pozbyć się jakichś szkodników, i potem umawiamy się na kolejną, gdzie na przykład robimy drugi oprysk i wymieniamy wtedy ziemię. Ja też nie prowadzę sprzedaży doniczek. A przy przesadzaniu zazwyczaj te doniczki są potrzebne większe, inne. Nowe? Nie muszą być nowe, absolutnie. Mogą być po innej roślinie. Tak, możemy nimi tam sobie rotować, natomiast zazwyczaj robimy sobie wtedy listę, spisujemy właśnie rozmiary, którą roślinę, do jakiej doniczki, co będzie potrzebne i zazwyczaj właśnie po stronie moich klientów jest to, żeby nabyć te doniczki, a ja przygotowuję podłoże w odpowiedniej I ilości. To jest Tak, dopasowaną do gatunku i wtedy sobie działamy. No właśnie, to jeszcze wrócę do, do ziemi, bo o to nie zapytałem, a mam to pytanie na liście, dosyć ważne dla mnie. Czy można przesadzać do ziemi po innym kwiecie? Kwiacie? Kwiecie. Po, innym, po innej roślinie. Niezasadne. Nie. No bo jeżeli ta ziemia już ma wykorzystane te składniki, jest, jest taka po prostu stara, zwietrzała. Zazwyczaj też w mieszkaniach w ogóle w domach. Mamy twardą wodę, jest osad taki po prostu, to jest kamień jakby wody. Ten biały taki, nie? No to, no to po co? Skoro już robimy całą akcję i ten wysiłek wkładamy, żeby rośliny przesadzić i dać jej jak najlepsze warunki ten raz na jakiś czas, no to, to dajmy jej też świeżą ziemię, świeże składniki, nie? A powinno się w ogóle przesadzać rośliny? Generalnie tak. Zdecydowanie. Najważniejsze jest to, żeby one miały po prostu odpowiednią ilość miejsca. Na wzrost tych korzeni. No tak, jak rosną, no to, to Rosną u góry, pod, pod ziemią też rosną, tam no, gdzie nie widzimy, nie? Ale tak się powinno robić, że co jakiś czas w ogóle trzeba byłoby zmienić ziemię w roślinie? Tak się powinno robić. No. A to rok, dwa, pięć? W zależności od wielkości doniczki i też gatunku, no bo są takie gatunki, które faktycznie szybko strasznie przerastają. Ja polecam robić sobie raz na rok taki przegląd, czyli podnieść na przykład doniczkę, zobaczyć, czy tam te korzenie już dołem nie wychodzą, zobaczyć, czy na przykład, nie wiem, w ogóle rozmiar doniczki jest adekwatny do tego, co mamy nad ziemią, bo czasem rzeczywiście ta część nadziemna jakoś tak super urosła, a my ją trzymamy w takiej miniaturowej doniczce, że to nawet śmiesznie wygląda. Także raczej takie maluchy co roku, i co dwa lata, ale jeżeli mamy jakieś takie naprawdę duże rośliny, nie wiem, jakieś palmy, jakieś załe fikusy no czy takie, wielkie Ziemia. Tak, no to, to naprawdę możemy nawet to robić raz na 5 lat, e, a możemy czasem też zastosować taki zabieg, który ja też robię. Mam na przykład taką jedną wielką palmę, którą przesadzam rzadko, właśnie myślę, że chyba 4 lat temu ostatnio raz przesadzałam. E, czyli wymiana wierzchniej warstwy ziemi. No bo przy podlewaniu te najlepsze składniki i tak będą przesiąkać razem z wodą niżej, więc możemy sobie po wygrzebać prostu wygrzebać górę. Tak, parę wygrzebać tyle, ile się da. Mhm. I wsypać świeżą ziemię, nie? A takie naturalne nawozy gdzieś tam też wiesz, po tych TikTokach krążą ludzie, którzy pokazują banany, jakieś jajka, suszą, mielą. Powiem tak. Y ja lubię wiedzieć, co, co wlewam do swoich roślin, i lubię mieć jakby napisane, ile procent czego etykietę jest. Mieć, tak. Lubię mieć etykietę, tak. Ale też, no, no wiadomo, jakby, <laughs> wiem czego się spodziewać. Jakby też, też miałam na studiach chemię rolną, czyli naukę o nawozach, jakby wiem, co tam powinno być i w jakiej ilości. Natomiast, no tak, ze banany głównie zawierają potas, zamoczona skórka. Ten potas w jakimś stopniu uwalnia, w jakim stopniu nie wiem, ale potas, tak jak mówiłam, NPIK. czyli jest jednym z z głównych składników pokarmowych rośliny. E, potas głównie odpowiada w ogóle za kwiaty e, i za krzewienie, i za zawiązywanie za owoców. E, więc no tak, no będzie pozytywnie jakoś tam wpłynął. Nie, nie Raczej nie zaszkodzi. Raczej. Ale kto to wie? Nie Nikt będę, tego nie zabana. sprawdzał, nie? A, okay. No właśnie, a Czy jakieś chemikalia tam, nie wiem, nie są, nie są pryskane na przykład na te skórki też, żeby one no, były... No na pewno coś tam jest na tej skórce. No, no, raczej no, one ja... nie są z drzew prosto, nie? Też tak myślę, też bym się tego spodziewała. Dlatego ja jestem taka ostrożna i nie wiem, no nie, nie kocham jakoś tych eksperymentów tiktokowych. Jajka na pewno nie. Nie, nie, nie wiem, co miałyby dać w ogóle. Myślę, że w większości mają składniki niedostępne dla roślin. Wapń, Wapń. ale nasze rośliny domowe nie potrzebują wapnia. Okay. Wapni odkwasza, a u nas raczej jest problem z tym, że właśnie to, to pH jest za wysokie, przez to, jaką mamy wodę. Dobrze, nie oglądamy filmów na TikToku. Nie, ale tak próbuję sobie przypomnieć, czy coś, gnojówka z pokrzywy, to jest dobry temat, ale to raczej w ogrodnictwie, pokrzywa rzeczywiście zawiera dużo azotu, więc to jest taki prosty sposób, żeby sobie właśnie, azot wpływa w ogóle na wzrost, na wielkość liści, też na kolor, on nadaje taki szmaragdowo-zielony kolor, dlatego też jest w nawozach do trawników w dużej ilości. No, i faktycznie pokrzywa rośnie w ogóle w miejscach, które są bogate w azot. Tak można rozpoznać na przykład w terenie, że, że gdzieś są jakieś takie miejsca, na przykład przy paśnikach dla zwierząt dużo pokrzywy rośnie, bo one się no tam właśnie, załatwiają. Tak, przy gospodarstwach, Tak, tak, tak przy tak, gospodarstwach tak. i na tym wyrasta sobie pokrzywa. No i więc naturalnie ona też ten azot zawiera w sobie i faktycznie zrobiona taka gnojówka z niej. Ten azot przenosi i udostępnia roślinom. I w ogrodzie super to działa. I też odstrasza wszelkie mszyce i różne szkodniki. Hmm, także w ogrodach jest no najbardziej. bardziej. Gnojówka z brzmi fajnie. Gorzej pachnie. Tak. No tak, ok. Gorzej dobra, pachnie. Dobra, dobra, to musi się nazywać gnojówką, a nie pachnie źle. <laughs> Ale poza tym jest świetne. No. Słuchaj, a fus od kawy? Fus kawy. Fusy od kawy właśnie mają zadanie zakwaszać. One obniżają pH. Natomiast ja mam z fusami takie doświadczenie, próbowałam ich na różne sposoby i dodawać jako do mieszanki, mieszać je i wsypywać je na wierzch i podlewać tam jakimś wyciągiem, taki już właśnie, że nie zaparzoną kawą, tylko na przykład moczyłam sobie te fusy jeszcze raz po prostu w wodzie. I wszystkie moje eksperymenty wiodły mnie do tego, że te fusy pleśniają. I. Trochę żałuję, bo, bo to byłby bardzo fajny dodatek, który obniża pH bardzo łatwy, szybki no, sposób, i też jest to odpad u nas w po domach, prostu. Tak, no na skalę masową. Tak, ale no tak jak też w ogóle pleśń dla roślin jest raczej obojętna. Ona raczej, pleśń zawsze jest na takich jakichś tam na powierzchni gleby po prostu, nie? I, I roślinom ona nie szkodzi, no ale nam szkodzi, nie? No, nie? Nie chciałabym mieć w mieszkaniu porozstawianych doniczek z pleśnią po prostu wszędzie. Nie chcemy. Nie chcemy, nie polecam. Czyli co, do niczego się nie przydadzą? Myślę, że do ogrodu. Do ogrodu jak najbardziej na zewnątrz, gdzie, gdzie jest po prostu lepsza ym, cyrkulacja powietrza, gdzie to jakoś przewieje i tej wilgoci nie ma aż tyle, to podróże neczniki, hortensje, jak najbardziej, jakieś klony japońskie. A jeżeli mam taką możliwość, to teraz, latem, w tych ciepłych miesiącach wystawiać rośliny na przykład na balkon? Można, ale to też nie jest takie proste. A, okay. <laughs> Można spalić można spalić. Jeżeli roślina stała gdzieś tam dalej od okna w ogóle jakby no, nawet najbardziej nasłonecznione miejsce w mieszkaniu nie będzie tak słoneczne jak balkon, jak balkon. nie? Więc w zależności od gatunku, od też stanowiska i tak dalej, gdzie ta roślina stała, Polecałabym ostrożność po prostu, czyli, czyli wystawianie. Można bo rośliny generalnie szybciej będą rosły w tym sezonie, i faktycznie po wystawianiu na balkon, potem zimą sobie ściągamy dużo, czy miesięczną, dużo dużo większe. Ale albo to po prostu robić stopniowo, czyli przyzwyczajać taką roślinę do tego bardzo mocnego, bezpośredniego słońca, albo stawiać ją w cieniu, nie? na balkonie, ale w cieniu, to i tak jest lepiej niż w mieszkaniu. No, na pewno, na pewno trzeba to robić tak stopniowo, bo, bo już nieraz widziałam rośliny po prostu, no, popalone są te liście, poparzone są biało-brązowe, wypalone dziury. Nie? Nawet na roślinach, które w swoich naturalnych warunkach rosną w pełnym słońcu. Ale są nieprzyzwyczajone u nas. Ale domach. są nieprzyzwyczajone. Nie? A słuchaj, czy te zmiany klimatu, które zachodzą wokół nas, coś zmienią w naszych roślinach domowych? Czy w naszych roślinach domowych w tym, Na przykład jakie gatunki się będą pojawiały? W jaki sposób będziemy musieli o nie dbać? Wydaje mi się, że, że to, to, to najmniej właściwie ze wszystkich zmian środowiskowych, o jakich myślę i o jakie się martwię. Bardziej chciałabym, żeby... Myślę też, my jako konsumenci w ogóle, żebyśmy mieli świadomość tego, że ten rynek i sposób produkcji tych roślin, naszych domowych, doniczkowych, też wpływa na to środowisko. Może tak od drugiej strony, nie? że nam się kojarzy właśnie, że o, jak roślina, zielone, to dobrze, to ekologicznie, to fajnie ale tak naprawdę sposób produkcji roślin doniczkowych jest bardzo, ma ogromny wpływ w ogóle na środowisko, zasobożerny. negatywny, zasobożerny, dokładnie, Nie? że te szklarnie są ocieplane, idzie bardzo dużo wody, bardzo dużo właśnie energii elektrycznej na doświetlanie, sam w ogóle transport ich z Holandii, Belgii, Niemiec, a coraz częściej z Afryki do Europy. To, to już są jakby aspekty, które mają znaczenie, a jeszcze do tego właśnie torf, który jest wykopywany i w którym te rośliny są uprawiane, a jeszcze po prostu plastik, nie? czyli te doniczki. Od Opakowania tej najmniejszej fik, do, większej, do większej, do większej, do większej, a jeszcze ta doniczka jest włożona w jakiś rękaw foliowy, a to jest jeszcze postawione na plastikowej tacce. Nie? Także tego, tego odpadu jest strasznie dużo. No i potem to przyjeżdża takiego dyskontu. Połowa tych roślin jest niesprzedana, bo były gdzieś tam zaniedbane są poniszczone i po prostu idą w śmietnik. No dobrze, czyli co? Listek od koleżanki? Listek od koleżanki, Compost. albo mogę jeszcze sprzedać jeden patent? No dawaj. Y OLX. Tak? Tak. OLX to jest... To nie wpadłem na to jeszcze, widzisz. Tak, naprawdę y, ludzie się pozbywają roślin w ten sposób. Często A, dlatego, że nie im... hodowcy, tylko ci, którzy po prostu przeprowadzają tak, się. Albo tak, już przeprowadzają, roślin. bo im się nie mieści, albo sobie właśnie zmienili nie wiem, ustawienie mebli i stwierdzają, że, że już tam chcą coś mniejszego, innego. Nie wiem, nie mają czasu, różnie, nie? Albo na przykład mają kota od niedawna i muszą się pozbyć części roślin. Y, serdecznie polecam polowanie na Oelixie, no. Mi się udało sporo razy. Czyli tak zwanego, to się nazywa, circular economy. Tak. Drugi obieg, second handy i używamy wszystko podwójnie. Tak, no nawet ziemia jest ze śmieci. Więc... <laughs> nawet ziemia jest ze śmieci. No. Z reguły pytałem wszystkich o to na początku, ale ciebie zapytam na końcu może dla odmiany. Skąd ci się to wzięło? To jeżdżanie po domach, słuchaj do ludzi, i ratowanie kwiatów. Uratowałaś komuś i powiedziałaś: okej, okay, to jest moja misja życiowa. Nie, to zastanawiam się, jak odpowiedzieć na to najkrócej, żeby się nie rozgadywać na pół godziny, bo, bo tak naprawdę początki są no, od dzieciństwa. Słuchaj, wakacje ja... są, to są wakacyjne odcinki, <laughs> można gadać, wiesz, do oporu, Ludzie, wiesz, siedzą na działce, gdzieś tam idą z psem, leżą na plaży, będą cię słuchać. Dobra. Wszystko się zaczęło od samego początku, jakby mnie zawsze ciekawiły rośliny. Nie? Jakby pamiętam, mam takie po prostu wspomnienia, byłam przed moja babcia miała działkę, uwielbiałam tam jeździć i jakby ja kochałam pielić. Nie, okay. Lubiłam to, ciekawiło mnie to Jakby bardzo szybko skumałam, która roślinka jest posiana A która to jest chwast jakby Uczyłam się na pamięć tych kwiatków wszystkich Jakby ja wiedziałam, jak się nazywa nagietek A jak nachyłek, a jak naparstnica A jak ostróżka Nie? Jako taka kilkulatka po prostu jakoś Zwracałam na to uwagę, strasznie mnie to ciekawiło no i potem ta architektura krajobrazu, właśnie pracowałam 10 lat w firmie, która projektowała, zakłada ogrody I już wtedy miałam tak, że czasem jakiś nasz klient, któremu robiliśmy ogród, właśnie chciał nas poprosić, prosił nas o to, żebyśmy jakoś się zajęli jego roślinami też domowymi. No i mój szef zawsze był taki niechętny, bo tak... Bo się nie znał. Bo się nie znał, ale też yy, to jest kłopot, nie? Bo... Szkółki roślin, w których my kupowaliśmy rośliny ogrodowe, nie mają roślin domowych. To jakby są zupełnie nowe ścieżki do przedeptania, nie? Trzeba znaleźć dostawców, hurtowników, może importerów, może zamówić to z internetu, może tam, gdzie kwiaciarnie się zaopatrują, no, inne pojechać. Inne książki trzeba kupić. Też, inne książki trzeba kupić. No nie mówiąc już o, o, o panach ogrodnikach, którzy normalnie trzymają w ręku szpadel i, I kopią wielkie dziury, <noise> tak. a nagle mają wziąć do ręki doniczkę, która ma 15 centymetrów i przesadzić tą tam maleńką jakąś... Trzelistki. Tak, no. Mm, więc, więc już wiedziałam, że to, że to jest jakiś kłopot i jakiś temat w ogóle, nie? To się tak zaczęło pojawiać. A potem się przyprowadziłam do Poznania, była pandemia mm, ja zaczęłam wtedy już pracować tylko przy projektach, w ogóle nie jeździłam w teren. Okazało się, że to jest dla mnie absolutny koszmar, że praca przy komputerze jest absolutnie nie dla mnie. I pomimo tego, że to jest projektowanie ogrodów, no to właściwie sprowadza się do klikania, no nie? Do robienia obrazków. Do robienia obrazków. I co z tego, że ja tam piszę, że to jest hortensja, jak to jest po prostu, no. Tak, tej hortensji dla mnie nie ma. Tam jej nie ma, nie, nie mogę jej dotknąć, nie mogę jej zobaczyć, nie? Powąchać. Mm, a przecież ja kocham roślingi. I to nie tak miało wyglądać. To nie tak miało wyglądać, więc, więc to był chyba jeden z takich trudniejszych momentów w moim życiu. I zaczęłam szukać jakiejś pracy, po prostu takiej, żeby wychodzić z domu. I trafiłam na rekrutację do sklepu właśnie, który sprzedawał rośliny doniczkowe, typowo. I jakieś tam akcesorie. No i tam zaczęłam pracować na jakiś tam niecały etat, jednocześnie projektując. No i tam się okazało właśnie, że pojawiają się takie pojedyncze zlecenia, że jakaś tam zieleń do biura, że jak wy sprzedajecie, to, to może mi doradzicie, a może mi przesadzicie. No ale ten sklep się zamknął, ja tam pracowałam kilka miesięcy. No i zastanawiam się, co są zrobić po prostu. Nie? Wiedziałam już, że samo projektowanie, może by się dało z tego wyżyć, ale że, że nie chcę tego robić. Trochę mi się już nie chciało też wracać do takiej typowej firmy ogrodniczej, Marzyło mi się coś swojego, jakaś większa niezależność. W ogóle praca w ogrodach jest mega ciężka, nie? To jest praca na powietrzu. Jakby zanim taki ogród powstanie, to są trzy tygodnie po prostu na rozkopanym, rozjeżdżonym ugorze. A efekt jest po 10 latach. A efekt jest po 10 <grym> latach, dokładnie. Jest dużo fajnego w tej pracy, ale też jest bardzo wymagająca. No, i też jakoś tak wyszło, że w tej pandemii w ogóle bardzo dużo osób się zainteresowało tymi roślinami, zaczęło sobie je kupować. No, w ogóle rozglądać się po swoim domu. Tak, rozglądać się po swoim domu, tak. Lodów. No, spowodowała dużo jakichś takich ruchów różnych. No, i dużo moich znajomych po prostu zaczęło sobie kupować rośliny. Które tak zaczęły zdychać. Które zaczęły zdychać. I w pewnym momencie cały mój messenger właściwie wyglądał jak jakieś właśnie roślinne pogotowie, Tak. A tu żółty liść, a tu brązowy liść, a, to, a co z tym zrobić, a jak to się nazywa? No i tak sobie siedziałam i mój chłopak w którymś momencie mówi, kurde, no skoro kasuj, nasi znajomi kasuj kasuj. Tak, potrzebują takich porad i pomocy, no to może tacy nieznajomi też, nie? Może to jest jakiś temat w ogóle? Czy ty, czy ty się nad tym zastanawiałaś, a sprawdzałaś, jak ktoś to robi? No i zaczęliśmy to po prostu sprawdzać. Nikt nie robił. Nikt nie robił. E, istnieją oczywiście firmy, które to robią dla biur, dla restauracji, nie? To no ale to, są, to jest na inną skalę. To jest na inną skalę, to są ekipy, one oni mają harmonogram i tak dalej. Teraz już też wiem z rozmów z klientami, że no te firmy jakby no nie chcą sobie burzyć właśnie jakby całego grafiku tym, żeby tam wpaść do kogoś, przesadzić mu trzy rośliny. Nie? Więc pomyślałam sobie, że to w sumie jest jakaś nisza, że na tego prywatnego klienta jakby nie, nikt się nie otwiera. Nikt się nami nie opiekuje. No nikt właśnie. się wami nie opiekuje. No. <laughs> I że to może jest jakiś temat... A że ja, że ja lubię kontakt z ludźmi, że bardzo tego potrzebuję i. Mm. A masz ludzi, masz rośliny. Mam ludzi, mam rośliny, będę miała z nimi kontakt. I co, i że jest tego? I żyję z tego. Żyję z tego. Nie wiedziałam do końca, jak to wyjdzie na początku, jak to zaplanować, więc otworzyłam sobie dużo ścieżek. Założyłam, że, że to będzie takie mocno zdywersyfikowane czyli robiłam jeszcze jakieś projekty ogrodów, jakiś balkon mi się trafił robiłam też warsztaty takie edukacyjne właśnie na przykład, jak przesadzać rośliny, jak rozmnażać rośliny. Um, w ogóle ja też wynajęłam pracownię nie? na Jeżycach i myślałam, że tam będę właśnie częściej, że taka to będzie bardziej właśnie przychodnia, że będzie można sobie tam wpaść, że właśnie tych warsztatów będzie sporo, no ale z czasem się okazało, że właśnie ta kolejna działka, czyli te wizyty domowe yy, zażarły po prostu najbardziej. Co mnie też cieszy, bo rzeczywiście, kiedy ja widzę roślinę w jej naturalnym środowisku, kiedy mogę sobie pogadać z właścicielem. Wiesz, w jakim kącie stoi. Tak, wiem, w jakim kącie stoi i często na przykład się okazuje, nie, że tam, nie wiem, no, nie, nie wszystkie objawy na roślinach są takie ewidentne. Nie? To trochę jest jak medycyna czy jak weterynaria, że trzeba trochę popatrzeć, że jest kilka hipotez, że objawy mogą być. E takie same dla różnych właśnie powodów, I, i czasem na przykład się okazuje, że powodem jest kaloryfer albo przeciąg, albo coś tam innego. nie i dopóki tego nie zobaczę, ktoś mi przyniesie taką jedną roślinę do pracowni, to mam ją oderwaną od tych wszystkich warunków. Nie? Dlatego dużo skuteczniej mogę właśnie diagnozować i pomagać, kiedy, kiedy jestem u kogoś na miejscu. I też często jest tak, że na przykład znajduję jakieś szkodniki, które zrobiły na tyle małe szkody, że właściciel rośliny jeszcze tego nie zauważył, a one już tam są, więc możemy już zadziałać, zanim tam się zaczną po prostu psuć te liście, obsychać, opadać. Nie? I każdą roślinę da się uratować? Nie każdą. Jednak nie. Nie każdą. Najtrudniej jest właśnie uratować te przelane, gdzie już się zaczęło gnicie, nie? To, to postępuje szybko i jeżeli te tkanki są już po prostu zajęte właśnie przez, przez bakterie, grzyby, to, to jest ciężko. Czasem można odratować jakąś końcówkę, spróbować zrobić sadzonkę, ale przy przelaniu jest to najtrudniejsze. Natomiast przy wszelkich innych rzeczach, Raczej się udaje, da się. No. Tyle, że to też wymaga cierpliwości. Nie? To też jest taka praca, która przynosi efekty po kilku tygodniach. Czasem. A cierpliwości właściciela czy twojej? Raczej właściciela. Ja mam duże zrozumienie dla tego procesu, więc mnie to raczej nie zaskakuje. Nie? Czyli ty przyjeżdżasz na jedną wizytę, przesadzasz roślinę i zostawiasz mnie z listą zaleceń. Tak. Albo I... możemy się spotkać za miesiąc, za dwa na kontrolę, jeżeli chcesz. I ja przejmuję odpowiedzialność. Mhm. Na kiedy są cię w tej chwili terminy? Teraz wakacje jest trochę luźniej, na początek sierpnia już można się zapisać. No dobrze, no to powiedz jeszcze ile kosztuje taka wizyta, od czego to zależy w ogóle? Ja to sobie ujednoliciłam i po prostu pracuję według stawki godzinowej. Pierwsza godzina to jest 220 zł. W tym jest dojazd na terenie Poznania. I jeżeli muszę wykonać jakieś opryski na miejscu, to to też są w cenie. Nie ma tu żadnych dodatkowych kosztów. I każda kolejna godzina to jest 160 zł. Tak to wygląda. I ta pierwsza jest jakby no tak normalnie liczona, że godzinka raczej krócej nie schodzi nigdy. A ta kolejna to tam też zawsze rozliczamy się na korzyść klienta, także tam co pół godzinki albo coś. Na Jerzyce też do Ciebie można wpaść. Można do mnie wpaść na jeżyce do pracowni na dyżur. Ja jestem w każdy czwartek od 14 o. do 20. Można przyjść ze zdjęciem chorej rośliny, można przyjść z chorą rośliną, można przyjść kupić ziemię, można się poradzić. A jak ktoś tak przyjdzie, wiesz, pogadać, tak jak teraz przychodzą. Tutaj z Moniką rozmawialiśmy ostatnio o książkach. Wiesz, przychodził pan, brał książkę, oglądał, oglądał, oglądał pana, bo pani oczywiście, i potem kupował w internecie. Ale nieładnie. No tak robią. No A ja nie, nie mam sklepu, więc. Niektórzy lubią robi, robią sobie zdjęcia na Instagrama i potem odkładają książkę i kupują w internecie, nie? Ale nieładnie. Dlatego nie? no. ja pytam, czy do ciebie przychodzą? Wiesz, tak, próbować, próbować wyciągnąć od ciebie informacje. Chyba mi się tak nie zdarzyło. Prędzej ktoś w internecie mi zawraca głowę. To, to się częściej <laughs> zdarza. Tak na żywo, może nie mają tyle odwagi, <laughs> że wysyłają mi faktycznie zdjęcia. zdjęcia. Jeżeli coś jest w ogóle takiego, że, że widzę ewidentnie, to odpisuję jakby spoko, ale jak już ktoś tam drąży i wysyła mi kolejną roślinę i kolejną i kolejną, to stawiam granicę. Blokujemy. No. Blokujemy ale wiemy. mówię, no słuchaj, jakby poświęciłam ci dużo czasu, to jest moja praca, Oczywiście. no nie będę tego robić za darmo. Wpadnij, wystawię fakturę. Dokładnie. Słuchaj, no to podsumowując to wszystko, ym, co robimy z roślinami? Nie przelewamy. Nie przelewamy. Nie przelewamy kupujemy, i nie przelewamy. Yy, <grym> nie przelewamy. I kupujemy NPK. Kupujemy NPK, czytamy etykietę. Jedziemy po kompost. Jedziemy po kompost. Um, oglądamy przed zakupem. Nie wysłamy Ci zdjęć chorych roślin. Nie, tylko... no możecie wysłać. Nie, nie będę miał czasu, to wam nie odpiszę. Okej, okay. <laughs> po prostu. No i co, bo przerwam Ci? Um, oglądamy przed zakupem. No nie kupujmy chorych. Nie kupujmy roślin, po których chodzą robaki. A naprawdę szkodniki. W IKEI ostatnio zgłaszałam pracownikom, że mają okay. robale na kwiatach. No dobra, Zabrali to... je na zaplecze. Jestem ciekawa, co potem z nimi zrobimy. No właśnie. No i to, od czego zaczęliśmy. Czyli czytajmy, wiedzmy, co mamy w ogóle w domu, nie? Co rośnie. Dokładnie, dowiedzmy się. To naprawdę w dobie internetu nie jest trudne. Samo nie będzie rosło tak sobie po prostu. M może będzie, jak będziemy mieli fuksa. Jakurat <grym> nam Może będzie, trafimy. jak będziemy mieli fuksa. Proszę państwa, nie będziemy mieli fuksa. Roślinki nam zdechną, jeżeli nie zrobimy tego wszystkiego, o czym Eka nam przed chwilą powiedziała. Tak. Tak, Słuchajcie, dobrze, muszę... jeżeli ty tego nie chcesz powiedzieć, to ja wam to powiem. Nie wiesz tego. Natura jest niesamowita. Potrafi nas zaskoczyć. No, ale wiesz, my też jesteśmy niesamowici i też potrafimy rośliny zaskoczyć różnymi rzeczami. Nie? <grym> to prawda, coś o tym wiem. No. Słuchajcie, jeżeli macie coś do uratowania, to walcie jak w dym do, do kamy. Kama chwil, ratowniczka domowych roślin, założycielka lecznicy Czarna Ziemia z Jeżyc. Zapraszam. Na zgadzam? Instagram, Facebooka. A, widzisz, no właśnie. Instagram, Facebook i wszędzie szukajcie kamy, gdzie możecie ją znaleźć. Czarna Ziemia. To jest to hasło. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki za zaproszenie. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl No dobrze, to teraz oddaję Ci głos. To chciałem powiedzieć, że... Powiedz to, co chciałeś powiedzieć. Że jestem absolutnym zaprzeczeniem człowieka, który musi dbać o rośliny. No przecież masz ogród. Mam, mam. ale to te są poza tak. A, czy w domu nie masz? W Domu też mam i, ja, i mi się wiedzie różnie. To zaprzeczeniem czego jesteś? Bo kiedyś, kiedyś zrobiłem tak, że roślinkę wziąłem, wyprowadziłem z domu i postawiłem na dachu. I na całe wakacje o niej zapomniałem. I co sobie pomyślałeś, że co, kuny będą się nią opiekować? Nie, pomyślałem sobie, że jej to zrobi dobrze. I tak właśnie było. E, doprowadziłem kaktusa do tego, że zakwitł na dachu. jeden, jedyny raz na dachu, bo sobie po prostu stał, wysychał. Aha, bo one lubią takie coś. To tak, fakt. przez caluśki dzień miał słońce non-stop i nagle zakwitł. Takimi Zgubia kwiatami Franc, olbrzymimi. Ci się tak. udało. To jest to, co mówiła Kama, że raz na jakiś czas właśnie trafia się nam fuks taki, no że to, roślinkę to, chcemy zabić, a się nie daje. To był ten fuks. Nikomu nie kwitły kaktusami. Tak. No dobrze, to był kaktus. No bo z kaktusów się już wyleczyłem. Na dachu będzie się hodować. No, teraz mam skośne. Ciężko będzie. No, Mech tam człowiek. rośnie. Nie, takie rzeczy tutaj się, wiesz, w tym kraju widzi. Na ja mam się... rękę jednak do roślin, ale poza domem. No widzisz. A w domu coś trzymasz? Tak, tak. Co jak żyją? Co jakiś czas żyją lub umierają? Teraz już wiesz wszystko na temat tego, jak sprawić, żeby roślinki nie umarły. Tak. Oddać fachowcowi. Posłuchaj spokojnie, jeszcze raz, jeżeli jeszcze nie słuchałeś, po kolei sobie wynotuj wszystkie punkty A, B, C, D, E, F, G, H, co trzeba zrobić i wtedy będziemy rozmawiać za pół roku, zdasz raport ze stanu twoich roślin. Drzewka szczęścia, mają się dobrze, zawsze. Drzewka szczęścia, no, jak każda roślina no, ma swoje <grym <grym> granice. Trudno Drudno im małości. zaszkodzić. Trudno no, im okay. zaszkodzić. To co? A odcinek 124 za nami? Michał miał mi, mi opieprzyć no coś, tak. to z przyjmuje. Ja tutaj teraz już wakacje nie będę ci opieprzać. Dobrze. Sobie zbiorę tą kulę śniegową na wrzesień Co się, Co się I wtedy y, cię tak przygniotę, że. No dobrze. Popamiętasz. Proszę Państwa. Y, miły jak zwykle Michał. Ja jestem po wakacjach, więc. Ty jesteś po, a jestem miły. przed. Zobacz to, zobacz to zmęczenie. <laughs> no widzę. <laughs> dobrze. Nie mówię kiedy po złodziejku. Jesteś słuchaj, usprawiedliwiony. Coś ukradną mi. I co? To nie mów. Dobrze, masz w, w grudniu. W grudniu, okej. Okay. Dożyć do grudnia. Między 24 a 25. No okresu. bo w każdym razie, łączę się w bólu z wszystkimi państwem, którzy jeszcze na urlopie nie byli, ale podpowiadam, że to jest piękne, jak się idzie z całej firmy na urlop na samym końcu. A to tak, to na pewno. Bo wtedy wszyscy ci, którzy mieli urlop wcześniej, już nam go zazdroszczą. Tak, a najgorzej jest pojechać urlop na przykład wiesz, w czerwcu nie? i potem siedzisz w lipiec tak, i sierpień. Patrzysz i patrzysz na tych... I wszyscy cię pytają, a kiedy urlop? Hmm, już był. Już się zdążyłem zmęczyć. Dobra, czyli urlop we wrześniu. Po prostu. Na przykład. I to jest najpiękniejsze. Tak. A najpiękniejsze jest mieć urlop w lipcu i potem we wrześniu. Ech, Michał, Michał... No, Albo to... co miesiąc. No, ja mam już... kolegę, który, słuchaj, tu mi się wyświetlił na Facebooku, że on sobie robi w ogóle wolne lipiec i sierpień. Ja mam kolegę, który ma Aha, urlop no od ładnych paru lat, non-stop, trwający <laughs> i brakuje mu roboty. Ma znane nazwisko? Czyli ten urlop ma taki wymuszony raczej? Nie. Urlop na życia. No to bo też jak mu brakuje roboty? No wiesz, jak człowiek całe życie pracował, żeby zarobić na bycie rentierem, to to może się wciera... okazać, że praca mu weszła jednak w krew. Ludzie mają różne problemy. No tak. Może o tym też kiedyś byśmy musieli porozmawiać. O życiu na Rajskich Wyspach. O rentierach no o rentierach. No to może go zaprosimy. Jak się żyje rentierowi? Myślisz, że będzie chciał nam powiedzieć? No, może będzie chciał. Może, okej. Okay. Mieszka daleko stąd. A ciekawi ci ta opowieść? Nie, mnie wkurzy. Pewnie. <gry> no właśnie o tym mówię. Nie, nie słuchanie rentiera, który opowiada, wiesz, że on sobie leży teraz z drinkiem i właśnie tylko czeka, żeby tam pojechać. Z powrotem nic nie robić. Nie wiem, czy to byłoby dobre. No ale on chce zrobić wszystko, żeby znowu robić. A, i co? I świat mu nie pozwala. Hmm, czy lepsza połowa mu nie pozwala. Aha. No dobrze. Zawsze sztuka kompromisu jest tą sztuką, która jest najtrudniejsza do ym, do czego? Do osiągnięcia mistrzostwa. O, to chciałem powiedzieć chyba. Ale my dzisiaj filozofujemy. Dobrze. No wakacje są, nie? No wakacje 30 są. 30 stopni na zewnątrz. Ty przed, ja po. A państwo w trakcie. A państwo w trakcie. Możecie nas słuchać, możecie nas w każdej chwili wyłączyć oczywiście. To jest ten, ta, ta piękna sprawa. Mówisz teraz e... do tych, którzy już pewnie wyłączyli. <głosy> <głosy> nie, do, do tych, którzy myślą, jak oni długo jeszcze tak będą oglądać. E, w każdej chwili możecie nas wyłączyć, wiecie oczywiście. w każdej chwili możecie też nam e, podrzucić parę złotych e, z wdzięczności za to, co robimy dla was. Michał obiecał. <noise> Michał, ja już się nie chcę powtarzać. Michał obiecał, no na co wyda wpływy. Wiadomo na co, tak? Nie powtarzam. To wszystko nie, wisi gdzieś nie. tam. Gwiazdka się zbliża. W, oczywiście w świętego Mikłaja wel gwiazdora wierzysz, Oczywiście. Hmm. Jeszcze. Czy już? Stale. Przecież było. Dobra. 124 razy spotkaliśmy się. I 125 tydzień. za tydzień. Oczywiście. Po, po wakacyjne. Jeszcze, jeszcze trochę. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli się nie wyłączyliście do tego czasu, to oznacza, że się pewno nudziliście. I czekacie na fanfary I czekacie, że będziemy mówić jeszcze. Może dłużej. tak. Mówili dla, do państwa. Michał Czajka, Leszek Walimura Do usłyszenia. Do usłyszenia.